Hej, witam was bardzo, bardzo serdecznie w Anno 2205. Myślałem, że nie będę miał czasu, żeby popróbować sobie tą grę, ale w zasadzie jest dzisiaj czwartek, już czwartek, 5 listopada, przed chwilą minęła północ, samolot do Los Angeles mam za 5 godzin i mam do wyboru albo położyć się na krótko, albo pograć po prostu w grę i być może coś wam pokazać. I oczywiście gra wygrała, prześpię się w samolocie, podróż mnie czeka bardzo, bardzo długa, więc może nawet dobrze, że będę zmęczony. Miałem okazję odpalić grę, przetestować kilka ustawień graficznych, żeby nie było żadnych problemów, ale tak czy inaczej wchodzę w nią bardzo, bardzo na surowo i pomyślałem sobie, a czemu nie, czemu nie, czemu nie, jakby z poziomu osoby początkującej, to prawda, znam tą serię, więc powinienem mniej więcej łapać klimat, natomiast same mechanizmy rozgrywki będziemy je poznawali na bieżąco i myślę sobie, że to może zachęcić osoby, które nigdy w tej serii nie miały okazji sprawdzić, a chciałyby, są ciekawe, może się boją, bo gry strategiczne bywają dosyć skomplikowane, więc proszę was bardzo serdecznie, zacznijmy, zobaczymy, jak to wygląda i do czego to, do jakich wniosków nas to doprowadzi. Na chwilę usunąłem siebie z ekranu, bo nie wiem dokładnie, jak ten interfejs będzie tutaj działał. Zacznijmy sobie od utworzenia nowej korporacji. I'm glad you accepted my invitation. Samantha Beaumont, Global Union Supervisor of the Lunar Licensing Program. We have a lot to discuss. But first, I'd like to introduce you to your artificial data amalgamating messenger. No, proszę. Pojawia się urocza Samantha, a potem się okazuje, że będę gadał z jakimś agregatem. Streszczając opowieści tego faceta i tej miłej pani, wszystko sprowadza się do tego, że uzyskujemy dostęp do bazy jakiejś na Ziemi i naszym zadaniem jest zbudowanie ekspedycji, znaczy przygotowanie ekspedycji na Księżyc i tam na tym Księżycu będziemy starali się pozyskać energię, żeby kryzys na Ziemi... jak to się mówi z tym kryzysem? By kryzysowi na Ziemi zapobiegać. Ekipa Roka. Niech tak się nazywa moja korporacja. But I need to see your corporate logo as well, for identification purposes. Okej, mogę sobie logo jakieś wybrać. Jako, że zbliża się Fallout, no to proszę was bardzo serdecznie. My superiors at the Global Union had reservations about you, but I've convinced them. They even decided to allocate you high-grade territory for new corporate headquarters. Choose a sector. Bierzmy sobie może ten wyspiarski. Wygląda ładnie, chociaż najmniej jest tutaj pieniędzy. Almost there. We just have to negotiate the terms of your contract with Global Union. Funding conditions and the like. Wybiorę sobie standardowy poziom trudności. Ja to dlatego, że nie znam jeszcze gry, a chcemy ją zobaczyć przede wszystkim. Nie chciałbym mieć tutaj jakiejś strasznej wpadki, więc niech będzie tak. Musicie mi to wybaczyć. Będziemy się uczyli. Tak, proszę utworzyć tę korporację. Phase 1 of the Lunar Licensing Program. The Global Union assigned you territory in Earth's temperate region to establish a spaceport and a base of operations. The construction of a space elevator to Global Union headquarters is also required. For further instructions, speak to your official contact person. Global Union wishes you success. Okay. Okej, okay, życzą mi sukcesów, będę coś konstruował. A true island paradise, don't you think? The coastal area here is very rich in natural resources. I wonder if that's the reason why a member of the Big Five is planning for an underwater research project. Bardzo ładnie to wygląda, chociaż trochę przycina. Chyba za dużo chcieli wycisnąć z tego silnika. Ale chyba nie musimy się o to martwić, bo takie najazdy to będą pewnie rzadkością. Oj! But as soon as you've built the necessary housing, your construction team will be moving in. Okej, mogę sobie obracać mapę, w porządku. Okej, robić takie rzeczy. Zaznaczać, w porządku. Okej, no ładnie to wygląda. Rozumiem, że to jest magazyn. Mamy tutaj elegancko wypisane rzeczy, które zrobić należy. But Adam compiled you a database where you can access all the information you need. No dobra, widzę, że będę musiał czytać. Mam bazę danych. Ale okej, może niekoniecznie. Mamy zatem wybudować 25 siedzib robotników, uprawę ryżu, uprawę słonecznika i fabrykę. Okej, zacznijmy trochę od rozbudowania drogi.
niech to będziemy wzdłuż tej drogi budować. I teraz zacznijmy sobie od tych robotników faktycznie. Ale najpierw jeszcze wymierzę sobie tutaj dokładnie to. Nasze akry, tak? To się nazywają? No, cały czas przybywa mi, więc chyba nie muszę się tym przejmować. Raz, dwa, trzy. Raz, dwa. Okej. To mi wyznaczy jakiś segment, według którego będę budował. 3 na 3 takie... Aha, nie, zaraz, tutaj nie będzie dostępu do drogi. To mogę sobie jakąś ozdobę postawić, gdybym miał taki kaprys. No niech mieszkańcy będą szczęśliwsi, prawda? Co nam szkodzi? Niech się radują życiem. Dalej na tych robotników będzie nam potrzeba bardzo, bardzo dużo. Ale przede wszystkim uprawa ryżu, uprawa słonecznika. Sprawdźmy sobie uprawy ryżu. Są takie... Nie pasują w te moje segmenty 9 na 9, nie? W jakie to segmenty by pasowało? Takie 5, 6... A, mniejsza z tym, mniejsza z tym. Zbudujmy sobie to... No dobrze, no trudno, nie będzie idealnie. Nie będzie idealnie. Ale zbudujmy sobie to. Tak. Okej. Postawmy na następne... A, teraz tak. Fabryka polimerów. Niech będzie tutaj. Fantastycznie. I zostało nam jeszcze co? Olej roślinny. No, który jest dłuższy niż wszystko inne i zupełnie się nie wpasowuje w ten mój pomysł budowlany. Jak stoimy z materiałami? No, powoli powinno ich przybywać. Bo mamy robotników, mamy fabrykę, która się zajmuje, ale tutaj, ach, brakuje im tego. Miodu. Dobra, spróbujmy to obrócić jakoś inaczej. Też jakoś zupełnie się to nie wpisuje w ten... Dobra, no niech będzie tu. Mamy zatem... Co to było? Uprawa słonecznika, czyli takie ekologiczne zabudowy wygląda na to. Nowe budynki, centrum transportowe. Ale starajmy się trzymać wyznaczonych zadań. Może później tutaj postawię parki. Czy tutaj... Zobaczmy, gdybym chciał tutaj zrobić... Nie pasuje. Wszystko mi te budynki tutaj, wszystko mi porujnowały. Ale zabudujmy to drogą. Zobaczmy, czy to się tu wpasuje, ale też jakoś tak nieforemnie. No dobra. Trudno, no musimy z tym żyć. Tak to jest niestety poukładane, że te budynki nie zamykają się w takich formach, jakich bym chciał. Mamy 16 na 25, 11 biopolimerów, więc mogę wybudować kolejne rzeczy. Raz, dwa, trzy. Gdybym wybudował tu budynek po środku, to on by nie miał dostępu do drogi i mieszkańcy nie byliby przesadnie szczęśliwi. Nie wiem, chyba nie mogliby nawet dotrzeć do pracy, więc... Okej. No będę starał się trzymać tego schematu trójek. Okej. Który sobie założyłem wcześniej. Raz, dwa i trzy. Okej, teraz wiem, jak to powinno wyglądać. A te miejsca może uzupełnię jakimiś fabrykami, innymi takimi rzeczami. Okej. Your construction crew is one of the first ready. Keep up the pace. Your competitors will try to catch up. No proszę, mam konkurencję gdzieś tutaj. You'll need qualified ground staff to operate the spaceport. Make sure to adhere to union standards while providing the required infrastructure. Wiecie co, no ja też, no widzicie, nie mogę tej kamery dobrze ustawić. Zasłaniałem wam wszystko, prawda? Przepraszam bardzo. No może zrobimy tak, że ja ją trochę... Podniosę. Consumer analyses show unfulfilled demand for specific commodities. Może tutaj? Co? Ja też nie mam jakichś strasznych potrzeb, żeby moja twarz za wszelką cenę znajdowała się na gameplayach, ale czasami zgłaszacie takie zapotrzebowanie. Jakoś mi...
Nie wiem, to miło trochę z jednej strony, a z drugiej... Okej, może być teraz? Może nie będziemy przeszkadzali sobie. Czego żądają od nas dalej? Program licencji księżycowych, płynne działania, produkcja woda, wymagane populacja robotnicy. No to trzeba, populacja musi wzrosnąć. Ale widzę, że woda będzie im chyba potrzebna do dalszego rozwoju. Zbuduj i podłącz infodrom. Okej. To jest... Wymaga nadmorskiego placu budowy. Czyli tutaj, okej. Mamy to. Ale najpewniej należałoby to połączyć jakimś budynkiem, nieprawdaż? Zróbmy sobie tutaj... tą linię zabudowy. To będę wiedział przynajmniej, jak mogę tą drogę tu puścić. Niech to będzie wielokrotność tej trójki. O, zróbmy to w ten sposób. You need this desalination plant. These days it's the only way to come by drinkable water. Zbudowałem i podłączyłem. Czy to nie był infodrom? To jest zakład odsalania. Aha, to czyli teraz mogę. Dobra, infodrom. Potrzeba więcej robotników. Zaspokaja potrzeby informacyjne. Umieść budynek w pobliżu siedzib, aby mógł je obsługiwać. To dobrze, że zostawiłem tutaj miejsce. Potrzebujemy więcej zabudowy dla robotników. Mamy materiały, więc czemu się tutaj ograniczać? Influence increases to new level. Okej, zobaczmy. Bardzo zadowolony. Pewnie pełnia zadowolenia spowoduje, że te budynki wzrosną. Ale na razie jakby mieszkańców przybywa. Znaczy osiągnął nowy poziom. Pozwólmy sobie nawet na zorganizowanie im trochę ozdób. Może jakichś takich zróżnicowanych bardziej. Takich duży park. Super. Elegancko? W zasadzie to jest parking. Parking upiększa osadę, więc okej. Nie będę na razie poza instrukcję wychodził z budynkami, które mógłbym wyprodukować. Bo tutaj widzę, mam centrum transportowe i farmie wiatrowa, ale nie chcę jakby wyprzedzać faktów, potem może się okazać, że zbudowałem coś niepotrzebnie, albo być może należało to zbudować inaczej, i tak dalej, i tak dalej. Dobra, tu mamy fajne miejsce, tu też jest fajne miejsce na ten cały infodrom. Okej. Myślę, że pytanie, czy mógłbym tutaj zagospodarować tą przestrzeń? Chyba nie. Zróbmy to tak. Poprowadzimy tutaj ten segment. Tak bardzo, jak się tylko uda. Okej, elegancko. Proszę was bardzo serdecznie. Może ta droga tutaj nie wygląda jakoś wyjątkowo pięknie, ale myślę, że mogę to zawsze zdewastować, gdybym taką potrzebę odczuł. Tych dróg nie można niszczyć. Może jak się coś... Albo one stanowią część tego tutaj magazynu. Więc nie bawmy się w to. Robotników powoli przybywa. Okej. Bardzo mi miło, że panu się tu podoba. A tutaj zbudujmy im coś ładnego. Zakładam, że im więcej tych takich parków, ozdób, to zadowolenie rośnie szybciej. Co my tu mamy? Hey, please, don't kick me out. I'm just pursuing a pet project of mine. Give me a minute, and you'll... Okay, here's a short version. I'm researching ancient AI configurations. You must have heard of the father incident of 2070. Complex AI goes nuts, starts dropping nukes. Anyway, after that, all AIs had identity blockers installed. That's why today's versions are so stable and predictable. Yeah, boring, I know. But now, I found a submerged structure that seems to run on old AI algorithms. My interest is purely scientific, so if you help me recover it, you may keep any usable materials you find. Jakaś misja dodatkowa. Muszę przyznać, że przepięknie to wygląda, natomiast jest strasznie... Dobra. Się zabrałem za misję tą, niepotrzebnie zupełnie. Niech sobie tam będzie. Mam nadzieję, że się nic z nią nie stanie. Nie wychodzić przed szereg. Na razie słuchajmy instrukcji. Gdzieś tam się zainteresowałem czymś, bo akurat mieszkańców mi dopiero przybywało. Chyba najlepszym sposobem na przyspieszenie tutaj tej całej zabawy będzie
Budowa kolejnych mieszkań. To powinno się odbyć bardzo szybko. No, staram się trzymać tych segmentów 3x3 i nie budować żadnych mniejszych, no chyba że tutaj, bo tutaj tu i tak się nic nie da innego zrobić. I buduję ciągle dookoła. Ok, 198, 199, 200. Mogę zatem infodrom zbudować i elegancko się wpakował. Znaczy wpasował. Pasował nam się tutaj. Dobra, moi pracownicy rozwijają swoje umiejętności, zainteresowania. Bardzo mnie to cieszy. A, proszę was bardzo serdecznie. You've assembled construction crews and ground personnel faster than I was expecting. You are more than ready for the first major hurdle. The program no to connect your city with the Global Union Space Station via a space elevator. So far, only megacorps like the Big Five use such technology. But I'm sure you have the same potential. Pewnie, że mam potencjał. Jestem bardzo potencjalnie ciekawy. No dobra. Mamy siedzibę. Zastanawiam się, czy... Wow, tu jest dużo ciekawych rzeczy. Zastanawiam się, czy tutaj można to rozbudować troszkę szybciej, bo... A to wymaga, widzę, materiałów. Okej, okay, dobrze wiedzieć. Więc dlatego nie mogę tego zrobić jednym strzałem, tylko powoli sobie to podnosimy. To wymaga wydatków. To zwiększy, rozumiem, moją populację. Wymagana populacja, operatorzy 77, 78. Na razie powiększam te budynki i oni muszą... A, to są dwa etapy. Na pierwszym etapie mają wszystko, co jest potrzebne. I zaawansowane potrzeby, multidrinki, odmładzacze. No wiadomo, zaawansowane społeczeństwo potrzebuje ciekawszych rzeczy. Odmładzaczy chociażby, co wygląda bardzo interesująco. Czy te budynki wyglądają tak samo? Nie, troszkę się chyba różnią. One się chyba będą też zmieniać z czasem, wydaje mi się. Tak czy inaczej, rośnie nam tutaj wszystko elegancko. Zacznij rozbudowę, wybierz port kosmiczny. Ale żeby szybciej rozwijać te budynki, nie wystarczy tylko je powiększyć, trzeba zaspokoić ich potrzeby. Mamy tutaj potrzeby operatorów. Co my tu mamy? Kompleksy mieszkalne? To już są... Wow! Panie! Hala montażowa robotów. Kopalnia kobaltu. Dobra. Sala montażowa robotów. Wow! No dobra. Będzie ciekawie. Spróbujmy ją sobie ustawić gdzieś. Wiesz, tu może być fajne pole do rozbudowy tego osiedla, nie? W tę stronę. A chociaż nie, zajmijmy się tutaj kwestiami industrialnymi. Zakładam, że to nie musi być w pobliżu żadnych konkretnych budynków. Mamy zatem krytycznie niski poziom energii. Najwyższa pora się zająć energią, o czym nikt mi wcześniej nie powiedział. Okej. Okay. No, nagle im energii zabrakło. Dobrze. Wybudujmy tutaj elektrownię. Zakładam, że ona musi być podpięta do dróg, ale zacznijmy... w tym miejscu. A, to działa obszarami. Czyli tylko tutaj, tak? A tutaj brak towarów potrzebnych do produkcji. No, widzę, że... Teraz, aha, mogę tak, żeby szybciej awansować. Okej, okay, fantastycznie. Dobra. Odblokowano plantację owocową. Widzę, że za wcześnie wybudowałem to, pospieszyłem się. Ale nie szkodzi. Czyli tak, plantacja owocowa pewnie będzie potrzebna do tego, że są mi potrzebne konstruktoboty, więc to nie był taki zły pomysł. Kopalnia kobaltu. Wymaga wysokogórski plac budowy. Czy mamy gdzieś tutaj wysokogórskie place budowy? Tu jest jeden. Attention. Under provision. Coś znalazłem. Your global market share has increased. Budujmy sobie tutaj drogę. I może pociągnijmy ją w tę stronę. Ah, I knew there was something going on here.
Nick Papadakis, Papadakis Enterprises. You want a good deal? Just come to my warehouse. No dobrze, więc jak na razie wszystko jasne i proste jest, nieprawdaż? Nieco ja... A dobrze, tak sobie myślę, czy czasem nie zniknąć, ale... No dobra, niech będę. Wszystko jest na razie dosyć zjadliwe i proste, nie ma z tym większego problemu. Awans możemy zrobić tutaj. Mamy niedobory energii, trzeba by je zaspokoić tutaj szybko. Mhm. Spróbujmy sobie tymi niedoborami się zająć w tym miejscu. Zobaczmy, jak u mnie z energią. Mamy elektrownię 100, magazyny produkują 70, utrzymanie 140. Powoli zaczniemy tu produkować materiały. Zakładam, że to są te materiały, które będą mi potrzebne tutaj, więc kawał drogi mają. To jest nanoceramika, za mały dopływ towarów. Kobalt powoli zmierza w moją stronę. Tak myślę sobie. Czy ta ciężarówka, która tu podjeżdża, ma coś ciekawego? Mam nadzieję, że tak. Być może warto by było budować gdzieś magazyny, centrum transportowe. Zapewnia fabrykom obsługę logistyczną, dzięki czemu wydajność utrzymuje się na wysokim poziomie. Zastanawiam się... Zróbmy ją tutaj, na skrzyżowaniu. Nie kosztuje to dużo. Hej, kochanie. Mogę mówić ciszej znacznie. Nie, paszport jest jeszcze tam. Spakuję, nic się nie bój. Tak. No nie mogę ci powiedzieć, bo jestem w trakcie nagrania, to jest tajemnica. Okej. No dobra, tak trochę to był trochę strzał, bo... Znowu mamy niedobory energii, no ale to właściwie było do przewidzenia. Dobrze, może z czasem to się poprawi. Czy byłoby tą drogę tu wyburzyć? Na pewno nie mogę tego zrobić? A. I zbudujemy sobie tutaj elektrownię wiatrową. Czy to się dobrze wpasuje? Aj! No niestety nie. Ale teraz jest okej. Chyba najważniejsze jest to, żeby te elektrownie na siebie nie... No już teraz rozumiem. Nie chodzi o to, że one zasilają jakiś obszar, tylko zużywają, potrzebują ileś obszaru, żeby dobrze funkcjonować. Dobrze. Mieszkańców przybywa mi bardzo powoli. Zobaczmy. Logistyka. Budynek logistyki. Tu pracują. Tu ciągle brakuje materiałów, niestety. Może jest to coś... Może coś innego będzie mi potrzebne tutaj. Możemy jeszcze podnieść rezydencję? Mamy materiały na to? Okej, okay, niech mają, niech się radują z tego podniesienia statusu. Dobra. Jakaś ciężarówka tu jedzie. I jakaś ciężarówka stąd wyjeżdża. Zakładam, że oni jadą właśnie do tego magazynu. Poziom dostępu plus 25, cokolwiek to znaczy. Nie musimy się teraz najwyraźniej tym interesować. Dobra, tą produkując to chyba wyprzedziłem fakty, chociaż cały czas potrzebuję konstruktobotów, żeby móc to wybudować, więc to nie było tak kompletnie bez sensu, ale to jest coś. Wysokogórski plac budowy, to jest kolejna rzecz, która by mi się przydała. Okej, okay, jest tutaj coś. Są dwa rodzaje materiałów potrzebnych, czyli był mi potrzebny kobalt i jest mi potrzebna nanoceramika. Dobra. Niech ta droga idzie tu. Elegancko. Ciągle jest problem z prądem. Okay. Moja konkurencja tu się popisuje, że są jednak szybsi ode mnie, lepsi ode mnie i cokolwiek bym nie zrobił, to polegnę. A to nie problem. Nieprawdaż? Damy sobie radę? Może tak? Zobaczymy. Tak czy inaczej, mieszkańcy tu się radują, bo ich przybywa, ale przybywa ich wolniej niż bym chciał. No to może dlatego, że te wszystkie multidrinki i takie inne rzeczy. Co my tu mamy? Czego nam tu brakuje w tej kwestii? Chyba robotników nam brakuje. Mamy zatem przed sobą dwie możliwości. Znaczy, spróbujmy, pracownicy zapewniają dopływ kredytów oraz siłę roboczą w zamian za podstawowe dobra konsumpcyjne.
mieści do 20 pracowników. Spróbujmy to sobie wybudować, co? Zobaczymy, jaki to efekt przyniesie. Really? I couldn't imagine living anywhere else. Już są gotowi do awansu. Są jakieś takie większe osiedla. Zobaczymy, czy to... Dobra, oni muszą chyba się tu najpierw... Czy muszą najpierw się zgłosić w ogóle do tego miejsca? O, o! Konstruktobotów przybyło. Bardzo mnie to cieszy. Zobaczmy. Tak jest, możemy budować owoce. Robotników mamy zapas. Czyli w brud. Dobra. Tylko, że tu wpadłem na to, żeby tutaj zrobić tą część industrialną. To może ją zróbmy. Tylko, żeby ułatwić mi tą produkcję, to sobie te drogi przeciągnę w ten sposób. A ten budynek damy najdalej, jak to tylko możliwe, tutaj. Okej. Okay. A tu się, zakładam, produkują owoce, więc gdzieś tutaj będą powstawały multidrinki. Może dobrze by było, gdyby to się tu wpasowało. Niestety się nie wpasowało. A może się wpasuje gdzieś z tyłu? Aj, aj, aj. Nie chcę się wpasować tak elegancko, jakbym chciał. Ale niech będzie tak. No, popełniłem błąd. Nie będzie tu idealnie, bo ten kwadracik nie będzie zamknięty. Ja lubię, jak buduję sobie bazy, to... Poziom korporacji 3. Jak buduję sobie bazy, lubię, żeby wszystko było elegancko dopasowane. No, no dobrze. Jak stoimy z prądem? Nie najlepiej. Jak widzicie. O, co my tu mamy? Elektrownia pływowa. Wytwarza energię zasilania fabryki. Zakładam, że... Czego mi tu brakuje? Brakuje mi niczego. Właśnie. Czyli tu jesteśmy. To nam na pewno dostarczy sporo energii, ale czy potrzebujemy tutaj... O! Potrzebujemy drogi. Przez chwilę myślałem, o kurczę, elektrownie nie potrzebują dróg, ale... Jak widać, byłem w błędzie. No właśnie. Sprytnie pomyślane. Ciekawe, czy pozyskując prąd morski, znaczy energię prądu... No dobrze, przyjmijmy, że się nie znam na elektrowniach pływowych, więc nie będę się tu bawił w spekulacje. Coś tu jeszcze mam do podniesienia. Coś tu jeszcze można rozbudować. Attention. Under provision of specific consumer goods detected. Czegoś tu nam brakuje. Kredytów? Co tu się dzieje? Skąd to? A, brakuje pracowników. No bo tak ja bardzo ostrożnie rozbudowuję to wszystko tutaj. Czy tu się coś zmieści? Niestety nie. Ale możemy zrobić to tak. I teraz te wolne obszary można by zapełnić, no ale idealne to nie będzie nadal. No, możemy zrobić tak. Idealnie, prawie idealnie, bo nie wszędzie tutaj droga dotrze, ale tutaj dotrze. Teraz mogę podnieść. Oczywiście tych budynków dla robotników należy budować tyle, ile się tylko zmieści. Przepraszam was bardzo serdecznie i zaraz się tym zajmiemy. Patrzę, jaki tutaj zasięg mają ta info, coś tam. Tutaj ciągle brakuje materiałów. Dlaczego? Tu produkcja jest w 100%. To jest 50%. Dobra, być może wynikało to z niedoboru pracowników. Więc bawmy się dalej. Muszę sobie to policzyć. To mieści 20 pracowników, to mieści do 5 pracowników. Ale to zajmuje obszar taki jak te 4. Czyli w zasadzie to samo, tak? No, ale można rzadziej drogi stawiać. Na to samo nam wychodzi. Elegancko.
Chyba zabrakło nam materiałów, żeby awansować. Dobra, tu jest kolejna okazja, żeby elektrownię gdzieś zrobić. Pracowników powoli przybywa. Tu coś nam się zgłasza. Szkielet portu kosmicznego. To jest coś, co będziemy rozbudowywali w pierwszej kolejności. Wybierz port kosmiczny. Zacznij rozbudowę. Brakuje mi operatorów, czyli tu już będziemy mogli niedługo portem kosmicznym się zająć. No fantastycznie, mam nadzieję, że uda mi się dobrnąć do tego momentu. Jak mówię, jakby, znaczy nie wiem, czy powiedziałem to na początku, to będę sobie grał, potem to podzielę na części, więc nie miejcie do mnie pretensji, jeżeli nie powiem wam do widzenia albo dzień dobry w kolejnych odcinkach, ok? No dobra. A mówię to dlatego, że ten odcinek już kończymy, więc pozdrawiam bardzo serdecznie i do zobaczenia następnym razem. Hej, hej.